W ciągu geometrycznym, który ma 6 wyrazów, dane są a3, 1, 2 i wyraz 6, a6 równa się 1, 16. Zatem drugi wyraz ile jest równy? Wypiszmy sobie a1, a2, a3, a4, a5, a6. Są to kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. No i wstawmy liczby, konkretnie w a3 i w miejsce a6. OK. I teraz trzeba wyznaczyć wyraz drugi. Pamiętamy wzór na an, to jest a1 razy q do potęgi n minus Gdy wstawimy tutaj szóstkę, wzór nam się przekształca do znanej postaci. Przypomnę tutaj, że ten dolny indeks 1, dodać górny indeks 5, 1 i 5 muszą dać nam ten dolny indeks 6. Ten wzór jest prawidłowy, ale można zapisać też inny wzór. Zauważ, A6 równa się A3 razy Q do 3. I znowu te dwa indeksy dolny i górny zsumowane razem muszą dać nam szóstkę. Więc teraz właśnie do tego ostatniego wzoru w miejsce A6 wrzucamy jedną szesnastą. 1 szesnasta równa się A3 jest, to jest jedna druga i razy. Q do trzeciej, przeszkadza mi tutaj ta dwójka w mianowniku, więc razy 2 wymnożył. i może odwrócę równanie od razu stronami, otrzymuję Q do trzeciej równa się, tutaj 2 i 2 się skróciło, no to właśnie mamy Q do trzeciej, 16 i 2 się skróciło, mamy jedną ósmą, więc... Q równa się pierwiastek sześcienny z jednej ósmej, więc to jest jedna druga. Wiemy, że jeżeli byśmy chcieli obliczać kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, no to trzeba to wszystko po kolei wymnażać przez jedną drugą, prawda? Ale z kolei, jeżeli chcemy obliczyć wyraz wcześniejszy, no to trzeba. Podzielić przez jedną drugą. Więc mamy a2 równa się jedna druga, podzielić na jedna druga. To samo, podzielić na to samo, to jest po prostu 1. Więc zaznaczamy odpowiedź c.